panie starosto, drodzy państwo, myślę, że w tym okresie takim wrażliwym, czyli rodzinnym, spotykamy się tutaj, aby składać sobie wzajemne życzenia. I ta atmosfera świąteczna dzisiaj się tutaj przyniosła. Myślę, że szczególnie tutaj przez kolegę Stefana, który opowiedział nam tyle miłych rzeczy, jak dochodził, jak żył przez te lata swojej walki o niepodległą ojczyznę. Myślę, że to jest dla nas bardzo ważne. Dzisiaj mamy wiele różnych rzeczy, które się dzieją i uważnie się temu przyglądamy. Jak to wszystko się zakończy, jak będą wyglądały nasze rodziny, jak będziemy dalej żyć, jak będą na przyszłość miały szanse życia i pracy nasze dzieci. To jest rzeczą dla nas niezmiernie ważną. Tutaj już pani wojewoda powiedziała taką rzecz, że rzeczywiście mieliśmy w samorządzie województwa małe potknięcie, które nie do końca skończyło się to szczęśliwie dla nas, no ale trudno. W każdej pracy zdarzają się różne wypadki, więc i tutaj. Ale myślę, że jako tutaj samorządowiec, który jest z tej ziemi mieleckiej, łącznie z kolegą tutaj Nowakowskim, panem starostą, panem prezesem Burym, wykorzystaliśmy ten okres, bo to, co się dzieje w powiecie mieleckim dzisiaj, to jest dla nas satysfakcją i ogromnym zadowoleniem. Chyba największa inwestycja, jaka jest dzisiaj prowadzona w województwie podkarpackim, to jest budowa obwodnicy Mielca. I to jest, było dla nas priorytetem i oczkiem w głowie. I przez ciężką pracę, przez różne zabiegi, różną pomoc doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj jest w trakcie budowy ta obwodnica i to jest chyba dla nas wszystkich satysfakcjonujące. Myślę, że w tym roku, do końca roku ta obwodnica będzie już czynna, więc jest to dla nas naprawdę ważne i to, co się stało, naprawdę podnosi wiele z prestiżu takich miast, gdzie jest dobra dostępność komunikacyjna. Kwestia następna, która dla Mielca też była bardzo sprzyjająca w tym okresie czasu, to są sprawy związane z wzmocnieniem umocnień, jeżeli chodzi o Wołań, jeżeli chodzi o Wisłokę i Breń. Też potężne inwestycje, potężne pieniądze, które przyszły tutaj do Mielca. I dzisiaj jest prowadzonych szereg inwestycji przeciwpowodziowych i myślę, że to zabezpiecza Mielec przed przyszłymi wydarzeniami. Tutaj pani wojewoda wymieniała szereg inwestycji, które są realizowane na terenie powiatu mieleckiego. Ja myślę, że nie wszyscy to lubią, bo tak mogę określić, że wymienia się i pokazuje się inwestycje, które są realizowane z różnych środków. Czy z regionalnego programu operacyjnego, czy z PROW-u, czy z innych środków, które są dostępne, jeżeli chodzi o środki unijne lub środki pochodzące z Funduszu Ochrony Środowiska lub od innych instytucji. Pan starosta tutaj wspomniał o nowych zamiarach, nowych potrzebach, to jest budowa drugiej obwodnicy, budowa mostu. Dzisiaj to jest dla nas priorytetem i naprawdę oczkiem w głowie, ażeby ta inwestycja w perspektywie 2014-2020 była realizowana. Jeżeli chodzi o Mielec, jest to niezmiernie ważne. W związku z tym, że wówczas będziemy mieć dobry dostęp do autostrady i rozwiązane wszystkie problemy komunikacyjne, jeżeli chodzi o powiat mielecki. I myślę, że to, jak się przygotujemy do tej perspektywy 2014-2020 jest niezmiernie ważne dla nas tutaj wszystkich, również i dla Mielca. Bo tak jak będziemy przygotowani, to tak będziemy w przyszłości żyć, tak będziemy funkcjonować i tak się nam będzie tutaj wszystko układało, jakie sobie stworzymy warunki. Dzisiaj pracujemy nad nową perspektywą, nad kontraktem terytorialnym, który będzie najprawdopodobniej do końca roku podpisany i tam rzeczywiście województwo podkarpackie ma zapisane jako samorząd województwa ponad 2 miliardy euro plus ściana wschodnia. Są to potężne, ściana wschodnia to mówi o pieniądzach dla ściany wschodniej. Są to potężne pieniądze, które będą tutaj wykorzystane na poprawę różnych dziedzin, czyli nauka, rozwój, drogownictwo, jak i badania i nowoczesność. To są te rzeczy, które
będzie można z tych pieniędzy finansować. I myślę, jak potrafimy te pieniądze zagospodarować, jak się do tych pieniędzy przygotować i może ich wykorzystać, tak będziemy na przyszłość funkcjonować. Chciałbym tutaj wrócić do jednej rzeczy, bo mamy tutaj księdza mojego proboszcza, który głosił przed chwilą Słowo tutaj Boże dla nas i błogosławił opłatkiem. I myślę, że on, mówimy o kosmonautyce, o lotnictwie, a on jest tego przykładem. W związku z tym, że jest to budowniczy samolotu, który myślę w przyszłym roku ten samolot zbuduje łącznie z 5 panami. Jest to dla nas też ta nowoczesność, która wkracza pod szczeky polskie. Dlatego jest to też ogromnie ważne. Żeby nie przedłużać, życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, ażeby on był spokojny, przyjemny, rodzinny i dbajmy o to, ażeby ta atmosfera rodzinna zawsze u nas panowała i żebyśmy byli dla siebie mili, bo uważam, że mamy różnych rzeczy w tym naszym społeczeństwie dzisiaj bardzo dużo. I dla nas na dzisiaj jest ważny spokój, ważna ta atmosfera rodzinna i bliskość siebie. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkiego życia.